Nadszedł dzień dzisiejszy. W końcu nadszedł. Dzień, w którym w naszym cyklu przyjrzymy się dokładnie grze Kamila Grosickiego. Mamy w głowach wiele meczów, wiele momentów, ale najmocniej w pamięć wszystkich wbiła się chyba Rumunia i ten rajd. Na przykładzie spotkania w Bukareszcie popatrzmy, jak gra Grosik i ile daje drużynie. Arena Narodowa Bukareszt, 11 dzień listopada 2016 roku. Ten szczególny dzień dla wszystkich Polaków, ale też niezwykle ważne spotkanie dzisiaj dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Niezwykle ważne, bo w trudnym momencie. Po październiku naznaczonym zwycięstwami, ale w słabym stylu i pamiętną aferą hotelową przyszła ciężka wyjazdowa próba. A wszystko działo się w polskie Święto Niepodległości. Kto jak kto, ale on na pewno czuł w serduchu bardzo mocno, że tutaj, tego dnia, reprezentacja musi dać z siebie maksa. Pierwszy gwizdek z kominy, zaczynamy! Zresztą zwróćcie uwagę, kto jako pierwszy z naszych zalicza kontakt z piłką i kto doskokiem do rywali szybko sprawia, że ją przejmujemy. Początek był trudny. To Rumuni trzymali inicjatywę i prowadzili grę. Polacy musieli być cierpliwi. Raz po raz próbowali doskoczyć, przechwycić piłkę i jak najszybciej przenieść akcję pod bramkę rywali. Pierwszą szansę stworzyliśmy w ten sposób w 10 minucie. Grosicki, Lewandowski. Lewandowski rusza tutaj sam obok niego trzech Rumunów. Lewandowski, Kirikesz. Nie popełnił błędu. Toszka jeszcze, Grosicki to kończy strzałem. Strzałem, co ważne, celnym, ale dobra interwencja Tataruszanu. Co ciekawe, Kamil Grosicki wcześniej, od pierwszych minut, nie miał praktycznie ani razu futbolówki przy nodze. Z jego strony była to cierpliwa, konsekwentna gra bez piłki. Szukał miejsca i czasu, idealnego momentu, by zaskoczyć. I znalazł, już kilkadziesiąt sekund później. Grosicki, indywidualna akcja! Grosicki! Tak, tak, tak! Grosik włączył swoje turbo! To jest właśnie cały turbo Grosik i już wielokrotnie mówiłem, że to jest człowiek, który jest nieobliczalny w ofensywie i to dzisiaj potwierdził w tym spotkaniu. No, piękna akcja. 11 listopada w 11 minucie taką akcję robi piłkarz z jedenastką na plecach. Akcję, która pokazała jego największe atuty. Nieobliczalność, szybkość, świetną kontrolę piłki w biegu. Wiedział, gdzie i kiedy pobiec, by uciec z klatki zacieśnianej przez pięciu rywali. Wykorzystał moment i przestrzeń. Zwróćcie jeszcze uwagę na ruch Roberta Lewandowskiego, który zabierając obrońcę zrobił miejsce. Za kilka minut zobaczycie, jak w końcówce meczu, przy golu na 2-0, Grosik robi dokładnie to samo, a bramkę strzela lewy. Naturalne współdziałanie tej dwójki to w ogóle ciekawa sprawa. Patrzcie, ilekroć lewy schodził do boku, Grosik przejmował rolę środkowego napastnika. Tu, jako nominalnie lewoskrzydłowy, znalazł się pod grą aż w prawym sektorze boiska. Co ciekawe, nawet gdy wybijał z pozoru na oślep, znajdował lewego. 5 minut później? To samo. Panowie rozumieją się bez słów. Zresztą inne bardzo mocne dowody na to można mnożyć. Trzy u Grosickiego, ładne przyjęcie. Grosicki, Lewandowski i gol! Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja i gol! Gol! Jak to się wszystko zaczyna! Jest szansa, aby to wykorzystać. Grosicki, pole karne, Lewandowski i gol! Grosicki, narożnik pola karnego, Grosicki do Lewandowskiego. Oj, mamy 2-0! Ale wracamy do Bukaresztu. Tu wciąż jest 1-0, jednak wyrównująca bramka wisi w powietrzu. W takich chwilach, by drużyna złapała oddech, potrzebny jest skuteczny przechwyt i tryb turbo. Ależ dobra wrzutka, Fabiański! Rewelacyjne dośrodkowanie, za plecy, spadająca piłka. Szybkość skrzydłowego to jedno. Inny kluczowy aspekt w takim ustawieniu – współpraca z bocznym obrońcą. Zwróćcie uwagę na tę akcję. Artur Jędrzejczyk wiedział, by iść na obieg. Grosik wyczekał, skupił uwagę dwóch rywali i zagrał w idealnym momencie – za plecy przeciwnika. Szkoda, że nie udało się tej akcji lepiej wykończyć. Kilka minut później próba takiej samej kombinacji z Jędzą, tym razem mniej skuteczna. Tuż po przerwie natomiast mieliśmy przykład zaangażowania Kamila w grę defensywną. Grosik podwoił krycie, pomógł Jędzy i dało się przejąć piłkę. A gdy tylko po tego typu przechwycie w jakimkolwiek sektorze boiska nadarzała się okazja, rusza na pełnej szybkości. W takich sytuacjach rywale często nie mają wyboru.
To było naprawdę chamskie zagranie Pęzara. A jeśli już jesteśmy przy niechlubnych zachowaniach z tego meczu, na pewno pamiętacie też ten moment. Do środkowej strefy, ojojoj, ojojoj. Poleciała jakaś raca, padł Robert Lewandowski. Zobaczmy. Sprawia wrażenie cały czas lekko zszokowanego, ogłuszonego jeszcze Lewandowski. Na rozgrzewkę posłany Teodorczyk. Biało-czerwoni nie dali się jednak zdekoncentrować. Wręcz przeciwnie, grali jeszcze bardziej konsekwentnie. Kolejna akcja, znów błyskawiczny start Grosika. Zabrakło tylko dokładniejszego podania od Kamila Glika na wolne pole. Kilka minut później świetnej akcję napędza Zieliński. Odgrywa Krzysztof Mączyński, a Grosik kończy to wszystko strzałem. Cały czas jest pod grą. Absorbuje rywali, daje opcję do zagrania. Rumuni nie mogą go spuścić z oka i nawet nie musi dotykać piłki, by zrobić kluczowy ruch, jak w 82 minucie. Lewandowski! 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 Tak, tak, tak! Robert! Jest 2-0! Widzieliście? Jak wspominaliśmy, Grosicki odpłacił się Lewandowskiemu za identyczne zachowanie przy pierwszym golu. Zrobił krzyżową wymianę, dezorientując obrońców i robiąc lewemu mnóstwo miejsca. 2-0! Na tym nie koniec. Przyjrzyjcie się też zachowaniu Grosika w tej akcji, gdy Kuba ma piłkę. Idealnie widać, jak Kamil swoim ruchem dał mu opcję do zagrania. Kuba wybrał inaczej, okej, ale miał dodatkowy wybór. Gra skrzydłowego bazującego na szybkości, a takim typem bez wątpienia jest Kamil Grosicki, wymaga dostrzegania takich momentów. Wymaga błysku, startu w wolną przestrzeń, nawet gdy jest jej niewiele. To Grosik potrafi, jak mało kto. No a nasz Turbo dzisiaj rzeczywiście kilka razy ten guzik wcisnął. Dosłownie kilka sekund po zejściu Kamila Polacy przypieczętowali swoje zwycięstwo. Zwycięstwo, dodajmy, kluczowe, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Zablokowane to dośrodkowanie Kuby Błaszczykowskiego. Brawo drużyna, brawo Polacy. Jeśli ta drużyna po tych wszystkich, jak mówisz, zamieszaniach, perturbacjach, różnych sytuacjach pokazała dojrzałość, pokazała klasę, odpowiedziała jakby swoją postawą na boisku, sportem, że trzeba w nich wierzyć. Warto, także teraz, bo przecież nawet w ostatnim półroczu co chwila dostawaliśmy dowody, że Fragwarda nie pękła. I niech to się jeszcze długo nie zmienia. No dobrze, kto następny powinien waszym zdaniem pojawić się w tej formie w naszej analizie? Ktoś ze starej gwardii czy gwardii młodej? A może lepiej pokazać taktykę reprezentacji pod wodzą któregoś z legendarnych selekcjonerów? Dajcie znać w komentarzach. Już tam wychodzi do Andrzej Sarmach sam na sam gol!